Jednym z głównych problemów w zakresie wolności słowa w Polsce, który wymaga monitoringu i obserwacji, jest kwestia wydawania przez samorządy prasy lokalnej. Polega to na tym, że z budżetów samorządowych przeznacza się pulę pieniędzy na wydawanie gazetki, która oczywiście staje się bardzo szybko tubą propagandową lokalnych włodarzy. Stanowią konkurencję niezdrową, ponieważ finansowaną z pieniędzy publicznych wobec lokalnych mediów niezależnych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przez 2 lata za pomocą obserwatorów lokalnych, blogerów, obserwowała wolność słowa na szczeblu lokalnym i też zadaniem blogerów było opisywanie sytuacji, w których samorządy wydawały gazety, w którym limitowały dostęp do informacji publicznych, w tym niezależnym dziennikarzom, jak również kwestie ogłoszeń i zlecania ogłoszeń, bo często dochodzi do sytuacji, kiedy ogłoszenia gminne, oficjalne, czasami wyroki sądowe muszą być opublikowane w gazetach lokalnych i wtedy to władza samorządowa decyduje, w jakiej gazecie opublikować to ogłoszenie. Często oczywiście wybiera gazetę, którą sama redaguje. Przeciwko takim działaniom próbowali się przez jakiś czas sprzeciwiać niezależni redaktorzy z Kuriera Słupeckiego, pytając władzę samorządową o to, jak decyduje o tym, gdzie opublikować dane ogłoszenie i jakie kryteria za tym przemawiają. Czy to są rzeczywiście kryteria ekonomiczne, bo ich stawki były dużo niższe niż te proponowane w gazetach samorządowych. Kolejnym dużym zagadnieniem jest kwestia wszczynania postępowań niezależnym dziennikarzom przez lokalnych polityków. Zdarza się, że prasa niezależna, która pisze niepochlebnie, niekoniecznie zniesławiająco czy znieważająco, ale po prostu niepochlebnie o władzy, czy też za bardzo docieka, starając się uzyskać informacje, czy publikując jakieś informacje dotyczącego konkretnej osoby u władzy, w odwecie politycy lokalnie wytaczają procesy o zniesławienie bądź procesy o ochronę dóbr osobistych. Procesy o zniesławienie są o tyle dolegliwe, że grozi za nie nawet do roku pozbawienia wolności. Często podczas takich procesów oskarżony jest skierowany na badania psychiatryczne, musi się stawiać regularnie w sądzie i te procesy potrafią się ciągnąć latami. Często jest tak, że lokalny dziennikarz ma 5-6 procesów w trakcie, więc większość czasu zamiast móc pisać i interesować się problemami lokalnymi, po prostu jest ściągany po sądach. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, procesy o zniesławienie są wątpliwe i często naruszają wolność słowa, ponieważ wywołują tak zwany efekt mrożący. Dziennikarz, nie tylko ten, który jest oskarżony, ale też inni dziennikarze po prostu boją się poruszać pewnych tematów, dotykać tematów związanych z lokalnymi politykami. Zdarza się również, że za pieniądze publiczne gminy wytaczają postępowanie dziennikarzom lokalnym, postępowanie o ochronę dóbr osobistych. Koszty postępowania, koszty prawnika są pokrywane z budżetów publicznych. Tu nie mamy jednoznacznego standardu międzynarodowego, który by sprzeciwiał się takiej praktyce, ale ciężko sobie wyobrazić, że ktoś może, na zdrowy rozsądek i logikę, że ktoś może zniesławić, szczególnie dziennikarz lokalny, który jest tak naprawdę sam pełni funkcję watchdoga i powinien dociekać, co się dzieje w gminie, dopytywać i pisać o sprawach ważnych dla obywateli lokalnych, nagle
gmina próbuje chronić swoją reputację. Przecież gmina jest dla obywateli, lokalni włodarze działają po to, żeby tym obywatelom pomóc, więc wszelkie kwestionowanie kwestii funkcjonowania samorządów są społecznie potrzebne i ciężko tu mówić o dobrach osobistych. Myślę, że we wszystkich takich procesach organizacje watchdogowe powinny uczestniczyć, przyglądać się im, nagłaśniać, opisywać, czasami udzielać może podstawowych porad prawnych z zakresu standardów międzynarodowych.